Na początku powiedziałem, że kiedy po raz pierwszy się zetknąłem z tonami planetarnymi i następnie z ich odniesieniem do miejsc dźwiękowych i do instrumentów, miałem mieszane odczucia. Wydaje mi się, że moje mieszane odczucia były uzasadnione i są uzasadnione do dzisiaj, aczkolwiek dzisiaj nie mam już tak restrykcyjnego zdania na ten temat, ze względu na na doświadczenia, jakie przytrafiły mi się później. Tak więc, jeżeli miałbym opisać swoje kontrowersje czy swoje punkty krytyczne, swoje uwagi do tonów planetarnych, to ująłbym je w następujących punktach. W pierwszej kolejności kłania się dokładność pomiarów. I o ile mówiąc o dokładności pomiarów, możemy mówić o dokładności urządzeń rejestrujących dźwięk, tak jak na przykład takie, urządzenia rejestrujące dźwięk, te, które są dostępne obecnie na rynku, mają swój zakres dokładności i niedokładności. Niektóre urządzenia potrafią mieć niedokładność rzędu nawet 1%, co przy częstotliwości 1 kHz, czyli 1000 Hz, daje różnicę rzędu 10 Hz. To można sprawdzić na kamertonach na przykład, bo jeżeli nagramy kamerton na komputer i następnie weźmiemy ten kamerton, uderzymy w niego i w tym samym czasie będziemy odtwarzali dźwięk z komputera, to jeżeli jest przesunięcie w karcie dźwiękowej, ten dźwięk z komputera jest inny, to będziemy słyszeć pulsujący dźwięk, pulsację o pewnej częstotliwości, o pewnym dudnieniu różnicowym i wartość tego dudnienia różnicowego powie nam o niedokładności pomiaru naszego urządzenia. Także jeżeli chodzi o tą dokładność pomiaru, to jest to jedna z uwag, jaką mam, aczkolwiek zakładam, że w miejscach, gdzie misy dźwiękowe i inne instrumenty są w ten sposób mierzone, sprzęt wykorzystywany do pomiarów jest dużo lepszy, dużo bardziej skalibrowany. Myślę też, że jeżeli będziemy wykonywać takie pomiary na komputerze jednak, a niekoniecznie na tanich rejestratorach zewnętrznych, to też powinno być ok, bo komputery korzystają z innego systemu zegarowego, jeżeli tak można powiedzieć. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o dokładność pomiarów, jest dokładność pomiaru cykli astronomicznych. Przypuśćmy, bierzemy rok Plutona i przeliczamy go na sekundy i później te sekundy przeliczamy na herce. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o rok Plutona, jedyne co mamy, to mamy przybliżone obliczenia, które się zmieniają z czasem. W zależności od tego, kto wykonał pomiary i za pomocą jakiej aparatury one zostały wykonane, te pomiary one będą czasem trochę wyższe, czasem trochę zaniżone. Już pomijając też fakt, że niektóre ciała niebieskie, jeżeli nie większość, w tej chwili nie mam tego w pamięci, nie mam w pamięci, jaka to jest rozbieżność, ale ciała niebieskie, mając swoje cykle, mają pewną uśrednioną wartość. Czyli jeżeli ciało niebieskie porusza się wokół Słońca, czy ma jakiś cykl, to w związku z tym, że jest ono tak jakby uwiązane w inne cykle innych ciał niebieskich, które gdzieś też krążą w pobliżu, ta dokładność obrotów dookoła Słońca, dokładność cyklu, ona może być zróżnicowana. Ten obieg może być różny. Czasem będzie to więcej, czasem będzie to mniej, a wartości, które mamy, są to wartości uśrednione. No i teraz tak, mamy uśrednione wartości cyklów astronomicznych i mamy tony planetarne o określonej sztywnej częstotliwości w hercach i mierzymy misy planetarne z dokładnością, pytanie jaką? 1%, 2%? Czasami niektórzy się upierają, że chcieliby mieć nie wiadomo jaką dokładność, natomiast ta kwestia pomiarowa, ona tak jakby dyskwalifikuje konieczność posiadania tej dokładności. W każdym razie to był jeden z tych takich moich punktów spornych i w trakcie, kiedy opracowywałem też oprogramowanie do analizy mis dźwiękowych, to na początku chciałem zobaczyć, jak to wygląda w internecie i się okazuje, że w zależności do jakiego źródła sięgnę, czy to będą opracowania Hansa Kusto, teraz nie pamiętam nazwiska dokładnie, nie mam pamięci do nazwisk. Ale w każdym razie opracowania Hansa są nieco inne niż pomiary, które można znaleźć na Wikipedii, są nieco inne niż wyniki, które można znaleźć w innych astronomicznych portalach i w tym momencie no, jest
jest duża tabela, jest duża rozbieżność, jest duża możliwość manipulowania tymi wynikami, więc dokładne tony planetarne, niedokładne. Następna rzecz, która obudziła moją czujność, to było to, że cykle, czy tony planetarne, które są brane pod uwagę, są to cykle rzeczywiste i cykle formalne. Już chwilę wcześniej powiedziałem o tym, że mogę sobie to wytłumaczyć i mogę sobie to wyjaśnić, że w cykle formalne jesteśmy jednak uwikłani i one determinują nasz styl życia i naszą psychologię, więc będzie to jakieś oddziaływanie takie metaaspektywne, jeżeli tak to można powiedzieć. Niemniej kiedyś, kiedy jeszcze nie zgłębiałem tych tematów tak mocno, te cykle formalne trochę nie dawały mi spokoju, bo one by sugerowały wtedy, że te tony planetarne, one mogą być rzeczywiste, mogą być fikcyjne, a skoro mogą być fikcyjne, to o co z tym wszystkim chodzi? A jakie mamy cykle formalne? Jednym z cykli formalnych, jak już wcześniej mówiłem, jest formalny rok ziemski. Rok ziemski wynoszący 365 dni. Innym cyklem formalnym może być rok Majów i w tym momencie będziemy mieli misę Majów. Mamy rok, który wynosi 360 dni i bodajże drugi, który wynosi 260, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie są to cykle formalne. Ale być może wzbudziło to we mnie mieszane odczucia i kontrowersje z powodu, że niektóre cykle formalne, z jakimi się zetknąłem, nie miały jakiegoś takiego większego zastosowania czy przełożenia na nasze życie codzienne. Były one zbyt odległe dla nas, zbyt abstrakcyjne, zbyt niepotrzebne, a mimo to były wzięte pod uwagę. One nie miały odniesienia astrologicznego jeszcze, a już o nich mówiono. I być może to spowodowało, że tak trochę podszedłem do tematu tonów planetarnych z dystansem. Następna sprawa, która budziła moje mieszane odczucia, był fakt, że niektóre tony planetarne są dosyć blisko siebie, można powiedzieć w granicach tolerancji pomiarowych, jeżeli chodzi o instrumenty muzyczne. Natomiast misy dźwiękowe, jakie spotykałem na rynku, jakie widziałem, że są sprzedawane w internecie, są sprzedawane jako misy planetarne pojedynczych tonów planetarnych. Już pomijając to, że misa dźwiękowa składa się z wielu częstotliwości i wielu tonów i każdy z tych tonów czy każda z tych częstotliwości może się odnosić do jakiegoś tonu planetarnego w innej oktawie, to też była taka kwestia, to też trochę nie dawało mi jednak spokoju, że nawet jeżeli będziemy brali pod uwagę jedną częstotliwość, tak jak w przypadku kamertonu, to niektóre tony planetarne mają zbliżone do siebie częstotliwości. Natomiast w pomiarach czy w opisie tych instrumentów podana informacja odnosiła się tylko do tego najbliższego tonu planetarnego, najbliższego do tonu dźwiękowego, do częstotliwości dźwiękowej. Podczas gdy w rzeczywistości w pobliżu mogliśmy mieć dwa tony planetarne, które mieściły się w tym zakresie i powinny być brane pod uwagę. Także jest to jedna z tych kwestii, które gdzieś tam się pojawiły po drodze. Tutaj mam wypisane coś, o czym przed chwilą powiedziałem. Mianowicie to, że dźwięk misy składa się z wielu częstotliwości, z wielu tonów, z wielu zakresów tonalnych, z wielu pasm tonalnych. I w każdym z tych pasm tonalnych są częstotliwości i tony, czy składowe tonalne, które mogą oscylować, czy będą oscylować w pobliżu tonu planetarnego. Jeżeli misa planetarna jest sprzedawana jako misa planetarna na przykład tonu słonecznego, czy i a propos tonu słonecznego, ton słoneczny jest to też ton formalny, abstrakcyjny, bo on się odnosi do pewnej sytuacji czy pewnego astronomicznego punktu odniesienia, który nie ma fizycznego ciała niebieskiego. Jest to po prostu pewne obliczenie względem hipotetycznego ciała niebieskiego, które obracałoby się na pewnej orbicie wokół Słońca i stąd się wziął ton planetarny Słońca. Ale wracając do rzeczy. Jeżeli misa składa się z wielu zakresów tonalnych, to nawet jeżeli byśmy chcieli ograniczyć to wszystko, to tak czy siak będziemy mówili o czterech lub nawet pięciu pasmach dominujących, które są głośne i mogą być wzbudzane jako głośniejsze. I każde z tych pasm może być pasmem, które znajduje się w pobliżu jakiegoś tonu planetarnego,
No i niestety, te misy planetarne, które są sprzedawane jako misa tonu takiego, misa tonu siakiego, są misami pojedynczych planet, podczas gdy według mnie powinny być opisywane jako misy wielu planet. Tym bardziej, że jeżeli gramy na misie dźwiękowej, misa dźwiękowa, ona nie ma jednolitego dźwięku, tylko dźwięk misy będzie zależał po pierwsze od tego, w którym miejscu względem misy umieścimy urządzenie nagrywające. Ja może pokażę, o co chodzi z tym punktem nagrywania. Jeżeli mam misę dźwiękową, to punkt nagrywania może być side by side, czyli tak jakby strona w stronę, i tutaj mamy najgłośniejsze częstotliwości, ale niektóre są ukryte. Możemy nagrywać też pod kątem i w tym momencie może się zmienić dominacja częstotliwości. Te dominujące częstotliwości, te częstotliwości, które są dominujące, one mogą się wyłonić inne w tym miejscu niż w tym miejscu. I oczywiście kolejna sprawa, która dotyczy misy dźwiękowej, jest to, że w zależności od tego, jaką twardą pałką uderzymy albo jak twardo uderzymy w rant misy, pobudzimy albo częstotliwości niższe, albo częstotliwości wyższe, a więc ten dźwięk będzie niższy lub wyższy, co się przekłada na amplitudy tych częstotliwości i tych tonów, które są porównywane z częstotliwościami tonów planetarnych.